Fantastyczne! Witam serdecznie, z tej strony Michał Kublik. Moimi Państwa gośćmi są Agata Schulz i Dariusz Pieruk, Minimal Blue. Kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie. Witam Was bardzo serdecznie. Pewnie ciekawi jesteście, dlaczego Was zaprosiłem do rozmowy. No pewnie. Dobrze. W ubiegłym tygodniu miałem okazję trafić na Waszą piosenkę Miłość na ósmym piętrze. Niesamowicie mi się spodobała. Od razu bez bicia to powiem. Bez bicia też powiem, że pierwszy raz o Was usłyszałem właśnie w ubiegłym tygodniu za sprawą mojego kolegi dziennikarza muzycznego z gazety Teraz Rock. No i mając na względzie to, co robię, postanowiłem, że po pierwsze piosenka zagości na antenie radiomix.pl, po drugie postaram się dzięki nowoczesnym mediom skontaktować się z twórcami i z wykonawcami, czyli z Wami. Tak wygląda pokrótce historia tego, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu. Piosenka już hula po antenie radiomix.pl i do Was mam takie pytanie a propos, bo szperając w internecie i na Waszym profilu YouTube'owym, od kiedy funkcjonujecie jako zespół Minimal Blue, no to już jest kilka lat. No ja o was dowiedziałem się w ubiegłym tygodniu. Jaki wy macie pomysł na siebie, na promocję, na wyjście do potencjalnych odbiorców, słuchaczy? Zastanawialiście się nad tym? Gramy 3 lata pod tą nazwą, no niespełna 3 lata. W ogóle łącznie to tak 3,5, myślę, 3,5 roku jako Minimal Blue. Niespełna 3 lata. Jaki pomysł? No po prostu gramy, staramy się być obecni. Teraz koncertów nie ma, więc jesteśmy tylko w połowie obecni, bo oprócz tego, że ładnie gramy, to mam nadzieję, że ładnie też wyglądamy. Staramy się w każdym razie ładne ciuszki zakładać na koncerty i uśmiechać się szeroko, no ale to jeszcze przez moment nie. A na razie staramy się po prostu grać, nagrywać, być obecnym w przestrzeni cyfrowej tak bardzo, jak jest to możliwe. I machać do Państwa i mówić, że mamy kolejną piosenkę, a być może za czas niedługi, że mamy także całą dużą płytę. Tak. Proszę. Tak, dokładnie. Nasza pierwsza epka, którą wydaliśmy w 2018 roku, tutaj przyznajemy, że trochę badaliśmy teren, nie będąc pewni, czy w ogóle nasza twórczość się spodoba słuchaczom, więc była takim testem, czy to się spodoba, i spotkaliśmy się z pozytywnym odbiorem i takiego pierwszego większego singla wypuściliśmy równo rok temu, w marcu, kiedy się zaczęła pandemia, więc nasze wszystkie większe plany promocyjne, koncertowe, też związane z płytą, po prostu się troszkę zatrzymały, niestety, ale działamy dalej. Funkcjonujemy teraz w takiej rzeczywistości właśnie wirtualnej i też przyszła mi na myśl taka rzecz i taka idea. Ilu takich jak ja jest w tej chwili, którzy dowiadują się o Was i kontaktują się z Wami? Ile takich osób jest? Jak jesteście w stanie to ocenić i macie taki odzew? Mamy odzew, przy czym on jest taki bardzo, dla mnie przynajmniej, bardzo sympatyczny, dlatego że raz na jakiś czas, czy to na naszej ściance na Facebooku, czy to na naszym koncie na YouTubie, a czasem w jakiejś wiadomości po prostu przychodzi takie wow, nigdy o Was nie słyszałem, a słucham od 3 dni, jakie to śliczne. No i to jest takie coś, po co się gra tak naprawdę, bo to, że komuś zrobiliśmy dzień, a już 3 dni to zwłaszcza, no to podnosi na duchu, dodaje skrzydeł, fajnie się gra i tak trochę, nie chcę powiedzieć, że żyjemy z dnia na dzień, ale muzycznie pewnie tak, licząc na to, że to grono będzie rosło, że jakaś szeptana poczta będzie robiła swoje i że ktoś o nas usłyszy, bo nie stoi za nami żadna wielka wytwórnia, nie stoją za nami żadne budżety, nikt nas nie wspiera poza sobą nawzajem. No i nasza radość wielka, że do Państwa to trafia, że komuś się to podoba i skromnie czekamy, że będzie Państwa więcej po prostu. Mhm. Tak, dokładnie, zgadzam się. Tak, tutaj też duży odbiór słuchaczy mamy właśnie z radia, że ktoś, nie wiem, jechał samochodem, usłyszał i dostajemy wiadomości później na fanpage, że utwór się podoba i że czekają na więcej. Czyli takich cichych, fajnych duszyczek jak ja pojawia się coraz więcej, które będą Was wspierały. Dobrze, Wasze poprzednie życie artystyczne przed
Minimal Blue. O, to może ja zacznę. U mnie historia jest o tyle ciekawa, że ja śpiewam od niedawna, to znaczy Minimal Blue to jest mój pierwszy zespół, w którym występuję jako wokalistka, ponieważ moim pierwszym instrumentem, jeśli tak to można nazwać, głos to też instrument, moim pierwszym instrumentem jest perkusja. I ja od lat udzielałam się w różnych zespołach jako perkusistka. No i parę lat temu też miałam jeden skład, gdzie grałam na perkusji, a trochę też się zajmowałam kwestiami organizacyjnymi i zaczęłam pisać teksty. Zawsze też śpiewałam chórki, lubiłam sobie podśpiewywać. No i tak się to wszystko potoczyło, że ludzie po prostu chcieli mnie słuchać, więc postanowiłam, że może spróbuję też jako wokalistka na pełen etat. I stąd się wzięło moje śpiewanie i pisanie tekstów w Minimal Blue. No, u mnie było tego całkiem sporo, ale nie będę tego wspominał, dlatego że takie moje nowe życie artystyczne, nowe naprawdę nowe, to jest właśnie Minimal Blue. Wcześniej to były rozmaite rzeczy, rozmaite zespoły z całkiem innej bajki. Grałem w wielu zespołach blues rockowych, bluesowych, rockowych, całkiem inna historia. I w pewnym momencie pożegnałem się z bluesem, pożegnałem się z takim normalnym rockowym graniem. Przez kilka lat zapełniałem szufladę rozmaitymi pomysłami. Szuflada się przestała domykać i wtedy powstał Minimal Blue. Wtedy spotkałem Agatę. To się fajnie odbyło, bo poznaliśmy się przez Facebooka i ja dałem takie ogłoszenie, że szukam po prostu wokalistki, że chciałbym zrobić jakiś własny projekt. I pamiętam, że zgłosiło się tych wokalistek naprawdę sporo i tak zacząłem powolutku słuchać, bo najczęściej towarzyszyło temu tym zgłoszeniom jakieś demo czy jakaś próbka twórczości. I kiedy usłyszałem Agatę, już przestałem zupełnie słuchać kolejnych. Uznałem, że w ogóle nie ma sensu. Zadzwoniłem, czy jakoś tam się skontaktowaliśmy. Umówiliśmy się na próbę już późniejszych zgłoszeń. Już tylko odpowiadałem grzecznie, że dziękuję, ale nieaktualne. No i tak się to zaczęło. Spotkaliśmy się na pierwszej próbie i już na pierwszej próbie, po pierwszych 2 godzinach, mieliśmy prawie gotowy pierwszy utwór. Więc to po prostu kliknęło, zaiskrzyło błyskawicznie. Tak, tak. Bardzo Darek, szybko. Czy ty patrzysz na moje pytania? Bo ja mam tutaj takie pytanie, czy jest jakaś historia, która się wiąże z zespołem i z jego z powstaniem? Ty już odpowiedziałeś na to pytanie. Okej. Okay. Teraz pytanie dotyczące piosenki. Jak przesłuchałem któryś raz z kolei utwór Miłość na 8. piętrze, no to oczywiście, tak jak jest film dokumentalny, to stwierdziłem, że to jest piosenka dokumentalna. W idealny sposób opisująca nasze obecne życie. I rozumiem, że doświadczenie z miłością oboje macie. Tak, to może ja opowiem. Z miłością macie, ale czy macie doświadczenie z mieszkaniem w bloku lub w wieżowcu? Tak. W ogóle historia tej piosenki jest, można powiedzieć, oparta na faktach. W ogóle jak piszę teksty, to one są często takie dosyć poetyckie, nie są konkretne. Staram się bardziej pisać metaforycznie, ale są też właśnie odnośniki do życia pomimo wszystko. No i to 8. piętro faktycznie istnieje i wtedy w czasie bo w ogóle tekst powstał, no też już będzie prawie rok podczas pierwszego lockdownu, tak? Wtedy w kwietniu bodajże ten tekst powstał. Siedzieliśmy zamknięci w domu, a my wtedy z moim teraz już narzeczonym mieliśmy po prostu więcej czasu, żeby ze sobą go spędzić. No bo wiadomo, że wszyscy są zabiegani, cały czas się chodzi do pracy, no a wtedy faktycznie trzeba było siedzieć w domu, nie można było wychodzić. I dlatego ten tekst powstał, bo po pierwsze nie odczuwałam wtedy jeszcze. No wszyscy myśleli, że to będą 2 tygodnie, tam chyba trzy tygodnie, to chyba po 3 tygodniach ten tekst był napisany w 4 ścianach. Nikt się jeszcze nie spodziewał, że to będzie tyle trwało, tak? Tylko to było wtedy, to było takie uczucie, że super, możemy w końcu spędzić ze sobą czas i jest cudownie.
Darku, ty masz doświadczenia jakieś z blokowiskami? Tak, jasne, jasne. Wprawdzie mieszkam teraz bardziej w kamienicy niż w bloku, ale w różnych blokach bywałem. No całe moje życie to jest. Urodziłem się na warszawskiej Pradze, do tej pory mieszkam na warszawskiej Pradze. Takiej z lat 50. bardziej, więc powiedzmy to takie mniejsze bloki, ale jednak bloki, cały czas ta Warszawa wokół, więc tak, tak. No całe życie w bloku mogę powiedzieć. Przesłuchałem kilka utworów, które otrzymałem od was i poszperałem też na waszym kanale na YouTubie. I chciałbym zapytać o wasze temperamenty. Jeśli chodzi o mój temperament, to najbardziej odpowiada mi piosenka i opisuje mnie Zabieram głos. Chodzi też o tekst, ale też i o warstwę harmonii i muzykę. Jakie są wasze temperamenty? No, patrząc na, słuchając waszych piosenek, jesteście delikatni, czy to tylko jest taka zasłona dymna? O sobie najpierw powiem. Nie, nie, to chyba nie jest zasłona dymna. Ja takie dźwięki czuję, jakby w ten sposób myślę. Umiem oczywiście zagrać mocniej, umiem przygrzać. I zresztą jako minimal blue, bo my jesteśmy tacy trochę dwoiści, bo z jednej strony jesteśmy duetem, a z drugiej strony jesteśmy zespołem, dlatego że my we dwójkę tworzymy, komponujemy, ta muzyka powstaje. No ostatni singiel, właśnie Miłość na ósmym piętrze, nagraliśmy go w domu, we dwójkę, potem jeszcze dołączył do nas basista Robert Adamski. On nagrał jeszcze partię basową, także w domu. Natomiast poza tym funkcjonujemy też jako sześciosobowy zespół i wtedy bywa, że gramy mocniej, że robi się tak bardziej, dalej jest tak mgiełkowo, dalej bywa tak romantycznie, ale bywa, że potrafimy tak stonsowsko przygrzać nawet, więc... Ale jesteśmy łagodni i romantyczni, tak. Mówię za siebie oczywiście. Tak, tak. Czasami lubimy właśnie, żeby odczuć tę różnicę pomiędzy tym delikatnym wokalem, a pomiędzy troszkę mocniejszą muzyką na żywo. I to też wbrew pozorom fajnie brzmi. Czasami się wydaje, że jak jest mocniejsza muzyka, to że musi być mocniejszy głos, a tutaj właśnie wydaje mi się, że właśnie w utworze Zabieram głos, pomimo tego, że jest szybki ten rytm dosyć, te gitary są trochę mocniejsze niż w naszych pozostałych utworach, to jakoś się to komponuje. A co do temperamentu, to ja jestem z charakteru raczej spokojna, spokojna, łagodna, trochę mój głos to faktycznie odzwierciedla. Ale jak trzeba też czasami mocniej zaśpiewać, to no, da się, da. A jak jest, jeśli chodzi o ten temperament twórczy, jak już zaczynacie tworzyć piosenkę i rozumiem, że Darek odpowiada za tą część muzyczną, Agata za część liryczną, no i jest czas na połączenie tego, kto ma głos i kto jest tutaj decydujący, jeśli chodzi o to, jak ma ta piosenka później wyglądać. Jesteśmy wzorem demokracji, tu naprawdę nie ma żadnych siłowych rozwiązań, nikt niczego nie forsuje. Najczęściej to jest tak, że ja wysyłam Agacie coś, co nagrałem. Najczęściej to, co wysyłam, to są jakieś świeże rzeczy. One często powstają, tak jak Miłość na ósmym piętrze. Przyszło mi to do głowy, coś tam zabrzdąkałem na gitarze, potem już usiadłem bardziej przy syntezatorach i to powstało tak naprawdę to, wokół czego ten utwór się kręci w ciągu może godziny, może 40 minut, większość tych partii. Wysyłam Agacie. Agata myśli, mówi, że w tym tygodniu to nie, że może za 3 dni, a może za 2 tygodnie. A w ogóle teraz jest zajęta i chyba nie, bo to trzeba jednak posiedzieć, pomyśleć, trzeba się wczuć. I nagle brzdęki, nagle o godzinie 23:30 dostaję, spróbuj posłuchać, bo wymyśliłam tekst i coś nagrałam. Ja dostaję ten utwór, szczęka mi dzwoni o oblat stołu najczęściej. To jest tak, że cieszę się jak dziecko, bo wymyślę te rzeczy naprawdę fajne. No i potem już się dzieje. To jest mój punkt widzenia. Teraz Agata. Znaczy, to prawda, że z tekstami mam tak, że ja nie mam takiego stylu pisarskiego jak niektórzy, że nie wiem, ustalają sobie, że w tym tygodniu napiszą 10 tekstów, I siedzą i piszą, tylko ja faktycznie muszę mieć o czym opowiedzieć historię. Więc jeśli nic mnie nie inspiruje w danej chwili, to po prostu nie piszę. Dlatego czasami jest tak, że naraz potrafię napisać kilka tekstów, czasami jest tak, że ten proces się u nas przeciąga, bo faktycznie dostanę muzykę.
A później, nie wiem, leży to miesiąc, aż w końcu nagle mi wpadnie pomysł do głowy i pół godziny i tekst jest napisany, tak? Różnie, różnie. Rozumiem. Kołysanka to jest utwór, który jest najbardziej chyba teraz rozpoznawalny, jeśli chodzi o tych, którzy znają grupę Minimal Blue. Czy o was mówić trzeba jako o duecie, czy jako o zespole? Jak byście woleli? Troszeczkę spróbuję wykręcić się od odpowiedzi. To jest trochę tak, jak mówi zespół o sobie, członkowie zespołu Mitch & Mitch mówią, że są największym na świecie duetem, bo aż dziewięcioosobowym, więc my troszkę podobnie. My jesteśmy duetem w porywach sześcioosobowym. Okej, rozumiem. A to inaczej teraz. Czym jest dla was Minimal Blue? To ciekawe pytanie. Czym jest dla mnie Minimal Blue? Znaczy Minimal Blue jest dla mnie takim, nie wiem, czy mogę nazwać nasz zespół miejscem, ale powiedzmy, że jeśli to przenieść na taką płaszczyznę twórczą, to jest takim miejscem, gdzie mogę się spełniać jako artystka. Że naprawdę mam wrażenie, że tak muzycznie się dogadujemy, że mamy podobną wrażliwość muzyczną pod kątem tego, co chcemy w tym zespole grać, że jak dostaję muzykę, to jest dokładnie to, co ja bym chciała stworzyć muzycznie, tylko że ja nie komponuję. Więc ja też jeszcze wspomnę, że chwilę przed Minimal Blue próbowałam właśnie robić solowy projekt, ale brakowało mi tego rodzaju pracy właśnie zespołowej albo duetowej, żeby tworzyć z kimś, że coś, czego ja nie potrafię, no coś tam może próbowałam komponować, ale wiem, że ktoś to może zrobić lepiej niż ja, a ja za to napiszę do tego pasujący tekst. To, co ja powiem, pewnie będzie lustrzanym odbiciem tego, co powiedziała Agata. Ja gram różne swoje rzeczy od 10 lat, myślę, ta moja szuflada się zapełnia. Natomiast nagrywałem te rzeczy sam, ale one były jakieś takie, czegoś tam nie było, to wszystko nie miało, tak naprawdę nikomu tego nie pokazywałem poza jakimiś tam, nie wiem, branżowymi forami, gdzie nie wiem, rozmawialiśmy o technikach nagraniowych na przykład, ale tak to nigdzie w świat nie szło. I takim jakby punktem, o którym marzyłem, było to, żeby grać z kimś, kto, gdy ja dojdę do litery C albo D, ktoś resztę alfabetu dopowie. I właśnie taka jest Agata. To jest tak, że ona te piosenki gdzieś, ona je dostaje, po czym idzie z nimi dużo, dużo dalej niż ja byłbym w stanie dojść. Wymyśla coś, czego ja nigdy bym nie wymyślił i nagle one zaczynają żyć swoim życiem. Trochę potem słucham ich na próbie i to trochę tak jakby się robiło takie już nie moje, tylko takie, no właśnie żyło tak, takim życiem samoistnym i to jest no wspaniałe uczucie. Z waszych wypowiedzi wynika, że doskonale się uzupełniacie, ale też z tego, co czuję, jak z wami rozmawiam, to co robicie sprawia wam ogromną przyjemność i chyba to dobrze, bo słychać to w piosenkach. No pewnie. Z musu, to pewnie byłoby trochę inaczej. No tak, tak. No takie jest też założenie, że żeby robić też fajne utwory, żeby po prostu się tego też miło słuchało. Więc z jednej strony to nasze realizowanie się artystyczne, ale z drugiej strony też, żeby słuchacz miał jakąś przyjemność z słuchania, że no, żeby to nie było tylko do szuflady tak dla nas, że tylko nam się to podoba, tak? Ale wynika, że też się podoba innym chyba. Tak, ale to jest tak. Ta radocha, jaką nam to daje, jest już jest nagrodą. Natomiast oczywiście chcemy z tym dotrzeć do ludzi i tak naprawdę bardzo się staramy, żeby to brzmiało dobrze. Tak jak na przykład Kołysankę nagraliśmy w bardzo dobrym studiu. Potem mastering tego robił znakomity fachowiec, o tym za chwilkę. Z kolei następny utwór, Miłość na 8 piętrze, już nagrywaliśmy w domu, ale to zajęło bardzo, bardzo dużo czasu, żeby te wszystkie dźwięki dopieścić. A potem oddaliśmy te nagrane ślady w ręce Michała Eproma Baja, znanego artystycznie jako DJ Eprom. On to wszystko miksował. Jest człowiek o nieprawdopodobnej wrażliwości słuchu. Jakby staramy się korzystać z wiedzy, z talentu innych ludzi, którzy pomogą nam naszą muzykę wznieść na jakiś jeszcze wyższy poziom. Mhm. Także podchodzimy do tego tak bardzo
to złe słowo, profesjonalnie, ale chyba tak, bardzo się staramy, żeby to było tak dobre, jak tylko być może. Przyznam, produkcyjnie piosenki są naprawdę na wysokim poziomie i nie ma się tutaj do czego doczepić, także dziękuję. Szacunek. W najbliższym czasie przyjdzie wiosna. Pewnie tak. Się też spodziewacie, że taka pora roku nadejdzie, a w związku z tym podobno macie nową piosenkę opublikować. Na jakim jest ona etapie, bo o tym przeczytałem na waszym profilu facebookowym. Jest gotowa, tak naprawdę. Mamy już... Nie jest nagrana jeszcze, mamy nagrane tylko te tak zwane rybki, do których Agata będzie śpiewać. Tak, będziemy nagrywać wokal. Jak dobrze pójdzie, to w najbliższy weekend. A potem reszta instrumentów dość szybko, myślę. Zobaczymy, czy tylko ja, czy jeszcze ktoś do nas dołączy na chwilkę. I pewnie wiosną, tak myślę, nie chcę mówić terminami, bo to potem się wszystko potrafi opóźnić z takich przyczyn zupełnie. My cały czas jeszcze pracujemy nie tylko w świecie takim cyfrowym, ale staramy się, żeby te płyty miały prawdziwe, rzeczywiste okładki, żeby to były ładne okładki, żeby te płyty miały, żeby one ładnie wyglądały i żeby taką płytę można było fizycznie mieć w ręku, więc to wszystko oczywiście zajmuje troszkę czasu, ale myślę, że gdzieś najdalej koło maja tak, będziemy mogli tak pokazać do góry, że mamy płytę. Dobrze. Tytuł tej piosenki możecie zdradzić? Czy jeszcze nie ma tytułu? Ojejku, czy ona ma już tytuł? Nie pamiętam, czy ja nadawaliśmy tytuł. Chyba jeszcze nie. Nie. Ja nadałem jej tytuł taki instrumentalny. Ja często nadaję jakieś takie tytuły, żeby się nie pogubić. Tak, ta się nazywa 2 stycznia, bo chyba wtedy to wymyśliłem. Ale to nie jest tytuł ostateczny. I zadam jeszcze takie pytanie, które nawiąże do tego, co powiedział Darek, a mianowicie chciałem zapytać, kto jest odpowiedzialny za tą część graficzną, którą widzimy, czy to na stronach internetowych, czy jak przesyłacie okładkę, zdjęcie, czyli kto dba o ten wizerunek artystyczny, jeśli chodzi o design, o okładkę singla Miłość na 8 piętrze, o zdjęcia. Też trzeba pochwalić tych dobrych ludzi, którzy wam pomagają. To ja powiem o pierwszym, powiem o kołysance. Tam zdjęcia zrobił mój przyjaciel, duński fotografik, Peter Back. Zdjęcie z przodu okładki, zdjęcie tyłu okładki. To są jego zdjęcia. Natomiast jakby koncepcja graficzna. Natomiast potem kolejny singiel, to już Agata opowie. Tak. Jeszcze co do całą okładkę kołysanki sklejał brat naszego perkusisty, Dawida Pęboka. Tak, więc zdjęcie z okładką. A co do Miłości na 8 piętrze, okładkę ja miałam w tym swój mały udział, ponieważ z moim narzeczonym, który robił też teledysk do Miłości na 8 piętrze, stworzyliśmy tę okładkę trochę na zasadzie burzy mózgów, trochę też chcieliśmy zostać w koncepcji tej pierwszej okładki do kołysanki i chcieliśmy też, żeby to było minimalistyczne, dosyć w nawiązaniu do naszej nazwy. No i wyszła nam taka okładka. Można powiedzieć, że zupełnie przez przypadek, bo po prostu było takie kombinowanie z kolorami, z grafiką i po prostu to był taki strzał z tym, szczególnie tam z tym księżyc, to tutaj właśnie Adam, który tę okładkę stworzył, tak to wymyślił i ja już chcieliśmy, żeby to tak zostało po prostu, że można sobie tam wyobrażać, że to jest na przykład okno, może niektórzy mówili, że to jest wieżowiec, inni, że to jest widok, więc jest szerokie pole do interpretacji. Czyli tekst piosenki jest bardzo realistyczny, a za to okładka bardziej metaforyczna. No, można tak powiedzieć, tak. Można tak powiedzieć. Słuchajcie, bardzo miło mi się z wami rozmawiało. Bardzo dziękuję za to, co powiedzieliście mnie i słuchaczom radiomix.pl. Za chwilę kolejna wasza piosenka zabrzmi na antenie. Dzisiaj życzę wam wszystkiego dobrego, dużo, dużo przede wszystkim nowych pomysłów i cieszcie się jak do tej pory tym, co robicie i czekamy na wasze nowe dzieła i z niecierpliwością czekam na najnowsze, które ukaże się pewnie wiosną. A wiosną, wiadomo, idzie się zakochać. Tak, dziękujemy za zaproszenie.
Dziękujemy, kłaniamy się pięknie. Dziękuję pięknie. Moimi Państwa gośćmi byli Agata Schulz i Dariusz Pieruk, zespół Minimal Blue. Radio Mix.pl.